Dzisiaj chcę wam pokazać figurkę Batcube Brownie. Czyli jeżeli widzieliście film o Haferze, to jest to firma, która powstała jakby po stworzeniu postaci Hafera, ponieważ tam było wiele problemów technicznych z fabryką, więc nie chciała być kojarzona. I nazywa się Cubex, teraz nazywa się Batcube, ale jak zauważycie, to jest pudełko Hafera, także nadal trzymany jest ten podobny styl, bardzo fajnie. Nawet z tyłu mamy podobne rysunki, także... No i sam projekt tej postaci nie do końca mi się podobał, ponieważ no, wyobrażałem sobie Browna troszeczkę inaczej niż robi to Batcube. Od tego projektu zaczął według mnie iść bardziej w swoją stylistykę niż stylistykę serialową. No ale bardzo wiele słyszałem dobrego o tej figurce, zwłaszcza o wykonaniu, że jest po prostu bardzo dobra, więc dlatego ją zakupiłem. I teraz wam pokażę, jak się ma to, co nie słyszałem, do tego, co dostałem. I tak wygląda Brown w trybie pojazdu. Czyli bardzo fajny pojazd. I rzeczywiście jest on dobrze wykonany. Nawet tutaj, jak widzicie w tym przypadku, ta linia praktycznie nie widać, że to się jest osobno. Tutaj troszeczkę mi się to rozchodzi, ale być może jest to nie do końca dobra transformacja. Tutaj mamy idealną linię i ciężko powiedzieć, że cokolwiek tu się odłącza. I w zestawie mamy jeszcze taki karnister, który z tyłu ma broń Browna, którą możemy połączyć z tyłu. Co prawda bez karnistra tej broni nie można trzymać, co jest dla mnie troszeczkę minusem, ale no. I taką końcówkę, świder do kopania, której Brown użył w jednym z odcinków. To jeszcze jej nie wkładałem, także włożę ją po raz pierwszy. Czy da się ją tam wcisnąć? No, nie będę jej mocniej wciskał, ale no, mamy coś takiego. Także... O. Ciekawy dodatek, ale zupełnie niepotrzebny dla mnie. Zazwyczaj wolałbym mniej takich gadżetów, których nigdy nie używam, a czegoś więcej, czegoś ciekawszego, albo po prostu tańszą figurkę. Także, no, tak to wygląda. Bardzo fajne, przezroczyste szyby. Tutaj troszeczkę widać nogi. Fajnie wymodelowane koło, tak wygląda. No, dużo nie można powiedzieć o tym pojeździe. No, wygląda jak wygląda. Wygląda dobrze. Czy wygląda dokładnie tak, jak Brown wyglądał? No, nie do końca, szczerze mówiąc. Wygląda tak, jak Batcube chciał, żeby wyglądał. No i to jest właśnie jeden z moich problemów. Jest bardzo podobny, no ale jednak no, nie jest to ten pojazd. Nie jest to tak, jak w przypadku Hafera, gdzie wyglądał jak pojazd z kreskówki. No ale zobaczmy, jak to się prezentuje w trybie robota. Także transformacja jest ciekawa, ale... Aha, jeszcze wam pokażę, zanim przejdę. W opakowaniu, oprócz tam instrukcji wszystkich tych, dostałem takie blaszki. Także wiem, że często i śrubki, więc często takie rzeczy są dodawane, gdy coś nie tak działa w figurce, żeby sobie wymienić, a ja nie wiem, po co są te blaszki, ponieważ u mnie wszystko działa bardzo dobrze. Także zdejmę to tu. Transformację zaczynamy. O, zdejmując te panele. Cała ta sekcja się podnosi do góry, ale chyba jeszcze jest na to za wcześnie. Tak, to idziemy tu. Tu możemy spokojnie to schować sobie już, żeby nam nie przeszkadzało. Trochę poprawię kąt, żebym mógł lepiej trzymać ręce. Tak. Transformacja w formę robota jest fajna, ale w drugą stronę jest już trochę ciężej. Także trzeba mieć to na uwadze, że ja teraz pokazuję na łatwiznę i pokazuję wam tą transformację w tryb robota. Tu mamy różne takie panele, które się okręcają, ale no wiedzcie, że w drugą stronę jest już ciężej. Głównie chodzi o te nogi, gdzie no, trzeba tak dobrze je ustawić, żeby się to wszystko domykało. Także tu ruszamy różne panele, które nam się domykają. Nic, nie ma to jakichś takich specjalnie ciekawych ruchów zastosowane. Można powiedzieć, że są to standardowe ruchy, ale bardzo dobrze wykonane, więc wszystko dobrze. No i mamy takie nogi. I tutaj teraz się zaczynają takie ciekawostki. Więc tak, to rozdzielamy. Jak widzicie, troszeczkę się rozdziela i pozwala nam naruszenie całego tego panelu w dół, w tą stronę. Następnie to okręca się w ten sposób. Tak samo to tu.
i zsuwa się do środka, z tym, że tutaj troszeczkę tak lata, ale no jakoś specjalnie nie boję się, żeby to pęknie, ale aha. I zanim to zrobimy, to upewnijmy się, że ten zawias jest dobrze ustawiony. I zawsze mi się myli, które to jest ustawienie, chyba do tyłu, tak. Musimy się upewnić, bo po domknięciu to się blokuje i nie można tego przesunąć do góry, czyli bierzemy to w ten sposób. To możemy przesunąć tu i następnie dociskając to tu, ten panel się jakby blokuje, ale nie do końca jeszcze, ponieważ część tego, tej klatki piersiowej tworzy się z, tutaj, z tych fragmentów. Bardzo fajnie zrobili tą część, bardzo mi się to podoba i bardzo dobrze się też domyka. Także wygląda to tak. Domyka się tu, bardzo fajnie. Głowę mamy taką i zostaje nam tylko wyjąć dłonie. Jedna, tak samo druga. No. Najmniej ciekawszy moment transformacji, ponieważ trzeba złapać za takie tabyki. I ustawię go może trochę ładniej i pokażę go Wam dalej. I tak wygląda Brown w trybie robota. Także wygląda całkiem fajnie i problemy, które miałem z nim, to to, że troszeczkę wydawał mi się za szeroki. Głównie chodzi mi o te nogi, ponieważ od góry, od moich rąk wygląda bardzo fajnie, jednak nogi moim zdaniem są troszeczkę zbyt takie potężne. Jak pamiętam, Brown miał on dosyć delikatne, więc wolałbym, żeby te panele jakoś chowały się z tyłu, nie dawały mu tyle masy. Teraz trochę wygląda na krasnoluda. A pamiętam, że Brown był bardzo silny, ale nie wyglądał na silnego i to mi się podobało. Także no, ale nie jest to nic wielkiego, także no, wygląda to fajnie. Także jest to fajny Brown, ale czy idealny, bardzo dobrze wykonany w porządku Brown, chociaż wolałbym troszeczkę inaczej to rozegrać niektóre części, ale no, artykulacja ma w porządku, jednak czasami ruszając ręką, ta część się wyczepia, jak widzicie, więc no, trzeba mieć to na uwadze, niektórych ludzi to irytuje. Tu mamy ten karnister i te części karnistra można włożyć w te miejsca tu, żeby wypełnić te elementy. Taki bajer, żeby nie było pustych łydek. Mi te puste łydki w ogóle nie przeszkadzają, więc nie będę tego robił, bo no, w ogóle nie interesują mnie takie rzeczy. Ale znalazłem miejsce, gdzie można trzymać ten karnister i tutaj, jak zauważycie, możemy wsunąć go w ten sposób i to pasuje w to miejsce i po dociśnięciu trzyma się. Także jest to nieoficjalne miejsce. Mój pomysł trzyma się bardzo dobrze. Być może o tym pomyślano w ten sposób, ale nie widziałem nic takiego w instrukcji. Więc taka fajna rzecz, żeby tego nie zgubić. Browna można troszeczkę do góry podwyższyć, także głównie to z transformacji wynika, ale jeżeli przesuniemy to w dół i te nogi troszkę tak, także on może być on trochę wyższy. Także no, także też wygląda fajnie, ale tu już mu troszeczkę coś wystaje, więc no, sam nie wiem, co jest lepszą opcją. Fajnie by było mieć właśnie taką długość nóg, a jednocześnie, żeby tu nie, to tak nie wystawało, więc no, wezmę go tak wyżej na razie. Tu ma swoją broń, także ciężko sobie tu trzeba sobie pomagać. No i tu mam jedną część wyjętą i tu drugą. I mamy takie działko, które Brown może oczywiście trzymać. Ale podobnie jak z Hafferem, no, Browna raczej nie widzę z działkiem, ponieważ jest no, najsilniejszym tam autobotem, przynajmniej jednym z najsilniejszych, więc no, więcej zrobi pięściami niż działkiem. Także tak wygląda z działkiem. Pokażę go Wam z Hafferem, czyli ich wcześniejszym produktem. Także moim zdaniem wyglądają obok siebie bardzo fajnie. Jednak Hafer no, bardziej oddaje hołd tym starszym figurkom. Także jest bardziej, jego projekt jest bardziej wierny serii animowanej. Brown, mimo że też jest dosyć dużo ma nawiązań, no jednak jest troszeczkę ich własnym projektem. Także wprowadził już troszeczkę takich swoich własnych pomysłów. No, potem zaczęło się to trochę poszerzać, na przykład Sunstreaker według mnie jest bardzo dużym odejściem od tego, co no, przynajmniej ja chciałem. Tak samo jak Warpuff, czyli Wardog albo Gundog, już nie pamiętam. No ale
Tak wygląda Brown. Jest to dosyć poszukiwana teraz figurka, ponieważ no, ciężko było ją dostać na początku i teraz jeszcze ciężej ją dostać. Ja kiedy ją dostałem, miałem tutaj taki zaciek z farby tego sreberka i za namową osoby z komentarza, nie pamiętam kto to był, także przepraszam, ale sprawdzę dla pamięci, ale teraz tego nie wspomnę, użyłem olejku z drzewa herbacianego i rzeczywiście wszystko ładnie się dostarło. Także bardzo dziękuję za tą radę, bardzo mi pomogła. Aha, i myśląc jeszcze o głowie, no teraz się do niej przyzwyczaiłem, ale nie jest to dokładnie taki hełm, z jakim sobie wyobrażam Browna. Jest troszeczkę zbyt okrągły, jeżeli o nie chodzi. Wolałbym no, troszeczkę inny kształt, ale no, nie jest to nic złego. Prezentuje się naprawdę fajnie. Jeżeli jesteście fanem tej postaci, no to oczywiście jest to dobry pomysł. Ale nie jest on w żadnym stopniu jakimś takim musisz mieć, prawda? To jest taka fajna opcja. Myślę, że w przyszłości pojawi się także inny Brown, ale no teraz i na wiele lat jest to najlepszą opcją i nie wydaje mi się, żeby jakaś inna firma zrobiła coś lepszego. No być może Make Toys albo DX9, chociaż bardziej Make Toys mi się wydaje ma szansę, żeby zrobić. Bo DX9 także wprowadza swoje własne pomysły do tych projektów. Także to jest Brown. Bardzo dobrze wykonana figurka, można powiedzieć, że mistrzostko. Sam projekt może nie trafia we wszystkie moje takie estetyczne punkty, które chciałbym osiągnąć w figurkach, ale no jest projektem dobrym. Także zachęcam do kupna, jeżeli będziecie mieli szansę. Ja sam zastanawiałem się, czy ją sprzedać, czy nie. No jednak robiąc ten film i przygotowując się do niego, stwierdziłem, że jednak wolałbym ją zostawić, ponieważ no brakuje mi też figurek w tej skali minibota, żeby wypełnić jakoś ładnie przestrzeń, więc i niedługo pojawi się Windcharger, a zawsze widziałem Browna obok Windchargera, także poczekam, aż pojawią się recenzje Windchargera i pomyślę, co zrobić dalej. Także zapozuję na koniec jeszcze Browna w jakąś taką pozę, taką dołóżcie im. O. I tak zazwyczaj pewnie Brown będzie stał na półce, jeżeli będę go pozował, nie z jakąś małą działkiem, tylko w ten sposób. Gotowy do ataku. Także no, dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam w przyszłości na następny.